Dobrze, dobrze. To już, żeby nie przeciągać, to po prostu muszę najpierw opowiedzieć trochę o tym, jak działa system klimatyczny, jak działa klimat i jak to się ma do systemu życia i dlaczego właśnie no, jesteśmy w tym kryzysie, o którym trochę opowiadała pani profesor Kramarz i ona to mówiła o tym z punktu widzenia biologa i specjalisty od wyżywienia ludzi i tego, co powinniśmy robić. Ja powiem, jak to działa z punktu widzenia fizyka. No i taką pierwszą rzeczą, którą powinniśmy wiedzieć, to ogólne zasady tego, jak działa klimat. I te zasady są znane od bardzo dawna, tak naprawdę mniej więcej od czasu, kiedy mamy nowoczesne prace z termodynamiki, analityczną teorię ciepła Józefa Fouriera, czyli już ponad 200 lat. I to jest obraz, który dotyczy nie tylko Ziemi, ale dotyczy wszystkich planet we wszechświecie, które nie mają istotnego źródła energii w środku. Ziemia okazuje się, że to źródło energii w środku to jest w ogóle zaniedbywalne, tysiące razy mniejsze od tych strumieni energii, które tutaj widzimy i o których powiemy troszeczkę więcej. Otóż taka planeta jak Ziemia na ogół krąży wokół gwiazdy, w której zachodzą reakcje termojądrowe. Ta gwiazda się rozgrzewa i emituje promieniowanie termiczne, promieniowanie elektromagnetyczne, które niesie ze sobą energię. I część tego promieniowania, które pada na powierzchnię planety, jest pochłonięta. To oczywiście jest pochłonięta też energia. Co to znaczy energia zostaje pochłonięta? Tak naprawdę to znaczy, że przekształca się w energię wewnętrzną, tak zwaną energię wewnętrzną, którą miarą jest temperatura. Mówimy o energii wewnętrznej, możemy sobie powiedzieć o energii wewnętrznej systemu klimatycznego, czyli wszystkiego, co jest na powierzchni planety i prawie niewiele w głąb, bo transport ciepła w głąb jest zaniedbywalnie mały. No to jeżeli, że tak powiem, ta energia wewnętrzna jest większa niż zero, to każde ciało o temperaturze absolutnej większej niż zero zaczyna emitować promieniowanie elektromagnetyczne, zależnie od czwartej potęgi swojej temperatury. I do momentu, do którego strumień promieniowania emitowanego w kosmos nie zrównoważy tego, co jest pochłaniane, to temperatura rośnie. I ogólnie rzecz biorąc, temperatura potem zależy od tego bilansu energii. Jeśli bilans energii jest dodatni, to rośnie energia wewnętrzna, rośnie temperatura. Jeśli spada, to na odwrót spada energia wewnętrzna, spada temperatura. I są mechanizmy na wlocie i na wylocie, które mogą to regulować. I teraz mamy dwa ciała niebieskie, które są zanurzone w tym samym strumieniu energii słonecznej. Co więcej, powierzchnia tego ciała, które widzimy tutaj po prawej, naszego Księżyca, jest podobna jak powierzchnia dużych fragmentów powierzchni Ziemi, tego, co tu widzimy po lewej pustyni. W sensie tego, ile absorbuje promieniowania słonecznego. Ale powierzchnia Ziemi jest dużo bardziej skomplikowana i widzimy, że to, co się dzieje na powierzchni Księżyca i to, co się dzieje na powierzchni Ziemi, jest bardzo, bardzo różne. W związku z tym, no, wniosek jest taki, że nawet jeśli mamy to samo źródło energii i przynajmniej część tej energii jest tak samo pochłaniana przez różne ciała niebieskie, to warunki na powierzchni tych ciał niebieskich nie zależą tylko od źródła energii. Oczywiście to źródło energii jest konieczne do tego, żeby tam coś się działo. Natomiast bardzo ważne jest to, co dzieje się na powierzchni i to, co ucieka w kosmos. I teraz takie główne różnice, które widzimy między powierzchnią Ziemi i powierzchnią Księżyca, to są takie, że po pierwsze, dookoła tej powierzchni Ziemi jest taka cieniutka warstewka, którą nazywamy atmosferą, i ona jest bardzo cienka w stosunku do promienia ziemskiego. Ja nie mam czasu tutaj szczegółowo mówić, jak jest cienka, ale tylko powiem tyle, że gdybyśmy ją sprężyli do takiej gęstości, jak ma woda w oceanie, to jej grubość wynosiłaby 10 metrów, prawda? Fakt, że ciśnienie atmosferyczne odpowiada 10 metrom słupa wody, znaczy dokładnie to.
Czyli to jest ta warstwa, która oddziela nas od przestrzeni kosmicznej i która powoduje, że duża część, że tak powiem, procesów, które zachodzą na powierzchni Ziemi, jest dramatycznie różna od procesów zachodzących na powierzchni Księżyca. Co więcej, okazuje się, że tylko bardzo niewielka część masy atmosfery wpływa w bardzo istotny sposób na te różnice. To są przede wszystkim różnego rodzaju cząstki zawieszone w atmosferze. To mogą być kropelki wody, kryształki lodu, to mogą być aerozole atmosferyczne. Tutaj widzimy te kropelki wody i kryształki lodu, które odbijają dużo promieniowania słonecznego. Oczywiście kwestia tego, co jest na powierzchni, lód i śnieg, który także odbija promieniowanie słoneczne. No i mamy takie, największa część globu pokryta jest oceanem. I tego oceanu jest strasznie dużo w stosunku do atmosfery, bo ocean ma średnio 4 km głębokości, pokrywa 3/4 globu, gdyby go równo rozsmarować, to byłoby 3 km. Czyli na masę to jest go 300 razy więcej od atmosfery, na pojemność cieplną jest 1200 razy więcej, bo jest płynem, który miesza i może rozprowadzać ciepło, tak jak atmosfera, ale no właśnie ma większe ciepło właściwe i przez wielką masę ma wielką pojemność cieplną. To jest tak naprawdę główny zbiornik energii systemu klimatycznego. I jeszcze widzimy coś, co tutaj jest zaznaczone na zielono, czyli tak naprawdę biosferę. No, skąd się wzięła ta biosfera? No, w wyniku ewolucji, że tak powiem, powstały związki organiczne, potem komórki, potem pewne struktury, które mogą przekształcać część energii promieniowania słonecznego, która pada na te zielone, chlorofilowe powierzchnie, w energię chemiczną coraz bardziej skomplikowanych związków organicznych i tworzyć coraz bardziej skomplikowane różnego rodzaju struktury, które są związane z życiem. W związku z tym ta biosfera też w tych wszystkich przemianach energii odgrywa istotną rolę. No i jeszcze to, co właśnie wpływa na te różnice, to jest niewielka część składników atmosfery, które mają wewnątrz siebie 3 atomy w cząsteczce lub więcej. To są tak zwane gazy cieplarniane i najważniejszym gazem cieplarnianym jest para wodna. No dlaczego? No bo Państwo widzą, że jeśli idzie o wodę, to jest prawie nieskończone źródło w trakcie atmosfery, ale ona specjalnie ma swoją nazwę para wodna z tego powodu, że to jest taka substancja, która w tych warunkach fizycznych, które występują na powierzchni globu, może występować woda może występować w 3 stanach skupienia: ciekłym, oceany, rzeki, jeziora, ale także duża część chmur w postaci malutkich kropelek. No stałym to lody, lód pływający po oceanie, lądolody, śnieg, także niektóre cząsteczki chmur. No i oczywiście ten ocean. I teraz gdyby, że tak powiem, ta woda cała odparowała, to cała atmosfera by strasznie zwiększyła swoją masę i stała się kompletnie gazem cieplarnianym, ale na szczęście nie może, bo jest prawo Clausiusa-Clapeyrona, które mówi o tym, że ilość wody, jaka może pomieścić się w powietrzu wskutek tego, że wyparuje, czy w ogóle może się pomieścić w przestrzeni, jest zależna przy danym tam ciśnieniu, jest zależna od temperatury i po prostu jeżeli jej za dużo tam będzie albo temperatura spadnie, to ona się skropli i spadnie z powrotem. W związku z tym ten najważniejszy gaz cieplarniany, jakim jest woda, jest tak naprawdę nie żadnym wymuszaczem zmian klimatu, ale jest związany z tym, że jeżeli cokolwiek zmieni temperaturę powietrza, to ta zmiana zostanie wzmocniona bądź przez zwiększenie wody, jeśli to będzie wzrost i wyparuje więcej wody, zostanie jej więcej w atmosferze, bądź w drugą stronę, jak ochłodnie, jak się ochłodzi, to temperatura spada, mniej pary wodnej może się zmieścić w powietrzu. Więc mamy ten system klimatyczny po stronie Ziemi dużo bardziej skomplikowany niż po stronie
Księżyca i to, co, że tak powiem, różni te dwa ciała niebieskie, to nie jest to, że są w innym strumieniu energii słonecznej, tylko że jest taki zawór, który tutaj widzimy w postaci tego białego i różnych kolorów, który reguluje dopływ energii słonecznej, on się nazywa albedo, więc może się zmieniać w zależności od tego, czy Ziemia, którą część wystawi do Słońca, czy będą tam chmury, bądź lód, bądź roślinność, bądź nie, to inna część tego promieniowania słonecznego będzie pochłonięta. I drugi zawór to jest zawór, który wypuszcza energię z systemu, działa po tej stronie, po prawej stronie. To jest, ile jest gazów cieplarnianych w tej kolumnie powietrza, które utrudniają ucieczkę energii w kosmos. To działa mniej więcej w ten sposób, że jeżeli mamy stan taki jak na Księżycu równowagowy, to strumień energii, który dopływa w stanie równowagi stałej temperatury, jest zrównoważony tym, co Księżyc oddaje w kosmos. W przypadku Ziemi, to jest bardzo schematyczny rysunek, jest trochę bardziej skomplikowane, bo przy powierzchni Ziemi mamy taką sytuację, że promieniowanie słoneczne przenika przez atmosferę, jest pochłonięte przez powierzchnię Ziemi. Powierzchnia Ziemi się ogrzewa, zaczyna emitować promieniowanie podczerwone, które jest, czyli energię w innych długościach fali, promieniowania elektromagnetycznego, to jest pochłaniane przez atmosferę, atmosfera się ogrzewa, promieniuje w górę i w dół. Tutaj te strumienie energii są zupełnie inne niż w tym przypadku i warunki na powierzchni są w związku z tym zupełnie inne. I fakt, że pojawiło się to zielone, no to uruchomiło proces fotosyntezy, którą znaczną część węgla, która była obecna w atmosferze dawniej, to wbudowało w materię organiczną, której część obumarła i została potem w skałach osadowych zamknięta, a część sobie tutaj dalej krąży między atmosferą a biosferą w procesie fotosyntezy i oddychania i rozkładu. Natomiast zgubiłem wątek, więc przejdę do następnego obrazka. Natomiast to wpływa też na bilans energii. To teraz popatrzmy sobie na bilans energii metra kwadratowego powierzchni planety, który wynika z pomiarów i powyżej atmosfery, i z pomiarów zawartości ciepła w tym głównym bojlerze, który zawiera ciepło na powierzchni naszej planety. To jest bilans energii. Jeżeli ten bilans jest dodatni, no to temperatura tego, co jest poniżej atmosfery, rośnie. Jeśli jest ujemny, to powinna spadać. No i to, co dochodzi od Słońca na metr kwadratowy planety, to jest 1/4 stałej słonecznej, bo kula ma średnio powierzchnię większą, znaczy ma powierzchnię większą 4 razy niż powierzchnia jej przekroju. Troszeczkę tej energii, 1/4 mniej więcej, jest pochłaniane w atmosferze. To na przykład przez ozon nadfiolet jest pochłaniany, to są aerozole absorbujące. Część jest odbijana przez właśnie aerozole i chmury, które są w atmosferze. Do powierzchni dociera do 185 watów, z czego odbite jest 24 przez te czy pustynie, czy lód, czy śnieg na powierzchni. Reszta jest pochłonięta, najlepiej pochłania ocean, ogrzewa się powierzchnia Ziemi, zaczyna emitować. Część tej energii ucieka bezpośrednio w kosmos, ale przez tak zwane okna atmosferyczne, ale jak atmosfera się ogrzewa, no to zaczyna też emitować, że jest niesymetryczna i pod względem zawartości gazów cieplarnianych góra-dół i to nie jest taka szyba, no to ta emisja w kosmos i emisja do Ziemi są zupełnie inne. Proszę zobaczyć, średnio rzecz biorąc do Ziemi 2 razy więcej energii dociera, jest pochłonięte od atmosfery niż od Słońca, prawda? To ta energia sobie tutaj krąży w tym systemie. Część oczywiście tej energii zostaje bardzo malutka, zamknięta w energii chemicznej życia, a znakomita większość podlega temu cyklowi. No i jeżeli mamy ciepłą Ziemię, no to ogrzewa się od niej powietrze, czyli atmosfera, czyli jest inny mechanizm, nie tylko w postaci promieniowania, transportu energii, albo paruje para wodna. Na wyparowanie musi być pochłonięta energia, która zamieni wodę w parę, ale w momencie, kiedy para zamieni się w wodę w procesie kondensacji,
to ta energia jest oddawana w atmosferze i teraz jeżeli woda spadnie, no to ta ilość, która zostanie tutaj w atmosferze jest proporcjonalna do tego, ile wody spadnie. Czyli cykl hydrologiczny także wpływa na te mechanizmy transferu energii, chciałem powiedzieć, bo to jest dosyć ważne. No i teraz, jeżeli sobie popatrzymy dalej na ten obrazek, to pomiary nam pokazują, że mamy system w postaci niezbalansowanej, to znaczy mamy wzrost zawartości energii w systemie, średnio 0,6 W na metr kwadratowy, no czyli rośnie energia wewnętrzna, rośnie temperatura, czego objawem jest na przykład wzrost temperatury powietrza przy powierzchni Ziemi, który jest mierzony w bardzo wielu miejscach na globie, ale nie wszędzie, w związku z tym te pomiary się przetwarza w różnych zespołach badawczych w nieco różny sposób, bo nie ma takiej jednej generalnej reguły, jak to zrobić, ale wyniki tego przetwarzania, jak Państwo widzą, są bardzo podobne. No i właśnie to, jak rośnie temperatura, jest zgodne z tym zaburzeniem bilansu energii, jest zgodne z tym, ile nam energii ciepła przybywa w oceanie, jak nagrzewa się ocean, czyli ten największy zbiornik w systemie klimatycznym. I my to bardzo, bardzo dobrze wiemy i bardzo dobrze potrafimy także zmierzyć, dlaczego tej energii przybywa. Otóż nie dlatego, że inaczej świeci Słońce, czy że zmienia się bardzo szybko orbita Ziemi, tylko dlatego, że, o czym za chwilę powiem, emitujemy gazy cieplarniane, w tym ten najważniejszy długożyjący dwutlenek węgla do atmosfery. No to teraz musimy sobie popatrzeć na więcej szczegółów dotyczących systemu klimatycznego, bo ten dotychczasowy obraz to był stosunkowo prosty. Zresztą zapewne elementy tego obrazu to były przyznane tegoroczne nagrody Nobla. Tak? Tsukuro Manabe no właśnie pokazał, jak ten transfer promieniowania współgra z konwekcją, unoszeniem ciepła w postaci jawnej i utajonej i bardzo dokładnie potrafił wyliczyć profile temperatury w atmosferze zależnie od tego, ile tego promieniowania jest pochłaniane przez parę wodną, przez dwutlenek węgla, jak one się zmieniają. Po tych jego wyliczeniach, jak wzrosła zawartość gazów cieplarnianych w atmosferze, okazało się, że one były dobre, prawda? To za to dostał Nagrodę Nobla. A za to, że ocean jest tą pamięcią systemu klimatycznego i w jaki sposób przebiega wymiana energii między atmosferą i oceanem, jak to wpływa na te fluktuacje temperatury, które tutaj widzimy, tak zwaną naturalną zmienność klimatu, jak ją odróżnić od właśnie tej antropogenicznej, no to dostał nagrodę Klaus Hasselmann. I teraz, jeżeli sobie popatrzymy na ten system klimatyczny i go tak zdefiniujemy, jak te wszystkie rzeczy na powierzchni Ziemi, to teraz możemy zapytać, w jaki sposób podzielić różnego rodzaju oddziaływania czy czynniki, które prowadzą do zmian w tych strumieniach energii. I teraz, jeżeli to oddziaływanie pochodzi spoza systemu klimatycznego, to nazwiemy je wymuszeniem. I jakie mogą być wymuszenia? Tu jest kilka przykładowych wymuszeń. Na przykład zmiany kształtu orbity, które wpływają na średnią odległość Ziemi od Słońca, czyli dostawę energii, ale także zmiany nachylenia orbity czy precesji, które mówią, która część Ziemi, czy ta, która mniej odbija promieniowanie słoneczne, czy bardziej będzie nachylona do Słońca. No to są to jest takie wymuszenie astronomiczne. Te zmiany są powodowane oddziaływaniami Jowisza i Saturna na Ziemię, wszystkich planet, ale tych dwóch przede wszystkim. Albo to, jak działa nasze Słońce, co wiemy od astronomów, jest bardzo podobne do miliardów czy dużo więcej gwiazd podobnego typu, które działają bardzo stabilnie, no jednak te fluktuacje o jeden promil, że tak powiem, tej emisji promieniowania z gwiazdy nazywamy zmianami aktywności słonecznej i one oczywiście też wpływają, są wymuszeniem. No teraz jeśli mamy wnętrze Ziemi, w której zachodzą różnego rodzaju procesy, które są w
pewnym sensie bardzo odseparowane od tego, co jest na powierzchni, to są zupełnie inne skale czasowe działania i tak dalej, no to teraz czy odgazowywanie wpływające na zmianę składu atmosfery w dłuższym okresie czasu przy bardzo silnej aktywności wulkanicznej, jak to było w przypadku trapów syberyjskich, czy trapów Dekanu, czy dużo wcześniej podczas powstawania planety, czy emisje pyłu i aerozolu, czy związków siarki, które potem tworzą ten pył i aerozol, który odbija promieniowanie słoneczne, to są tymi wymuszeniami spoza systemu klimatycznego. No i jest takie wymuszenie, które nie istniało nigdy w historii geologicznej planety, do momentu, do którego nie wpadliśmy na pomysł, że żeby zrobić sobie dobrze, pozyskać energię do wykonywania różnych czynności, które ułatwiają nam życie, że wystarczy zacząć spalać węgiel organiczny, który przez właśnie długie, długie okresy gromadził się na powierzchni Ziemi i potem był usuwany w skałach osadowych, tak? To jest spalanie paliw kopalnych i taki proces spalania węgla i wyrzucania produktów spalania właśnie w postaci dwutlenku węgla do atmosfery nigdy w sposób naturalny nie zaistniał. To jest nasze wymuszenie antropogeniczne, jedno z kilku. No i teraz, jeżeli sobie popatrzymy na sprzężenia w systemie klimatycznym, ich jest strasznie dużo. Ja nie mam czasu o nich mówić, ale takie zupełnie oczywiste sprzężenia, już o nich trochę mówiłem, to na przykład tego, ile jest lodu i śniegu na powierzchni Ziemi. No im więcej lodu i śniegu, tym więcej promieniowania słonecznego jest odbijane, mniej energii pochłaniana przez system klimatyczny. Im mniej, tym więcej energii jest pochłaniana. Więc to jest takie sprzężenie. Dodatnie jest też sprzężenie, o którym już mówiłem, związane z parą wodną. Im więcej pary wodnej w atmosferze, no tym więcej gazów cieplarnianych, ale z drugiej strony może być tym więcej chmur, które odbijają promieniowanie. To nie jest takie oczywiste, ale teraz już wiemy, że to sprzężenie też jest sprzężeniem dodatnim i ono jest bardzo szybkie. To jest dużo wolniejsze, bo czas roztapiania lodu, czy szczególnie lądolodów charakterystyczny, jest dużo, dużo wolniejszy niż czas parowania, skraplania i opadania. No i teraz, jeżeli sobie popatrzymy właśnie na ten główny gaz, który emitujemy w wyniku tego wymuszenia antropogenicznego do atmosfery, to jego oczywiście ilość w historii geologicznej też się zmieniała. Zmieniała się w wyniku różnych procesów, dystrybucją ilości węgla pomiędzy tym, co jest w atmosferze, a tym, co jest w biosferze i tym, co jest w oceanie, co się może rozpuścić w oceanie. Tutaj jest wykres koncentracji dwutlenku węgla za ostatnie 800 tysięcy lat w powietrzu. Bardzo dokładny, bo jest określony na podstawie bąbelków powietrza zamkniętych w lądolodzie Grenlandii, który narastał w miarę, Antarktydy, jak spadał śnieg. Między płatkami śniegu były zamykane bąbelki powietrza, potem śnieg przekształcał się w lód, bąbelki zostały, jesteśmy w stanie zmierzyć, ile tego dwutlenku węgla było i potrafimy pokazać, że te fluktuacje były związane ze zmianą zawartości rozpuszczonego dwutlenku węgla, kwasu węglowego w oceanie. Wskutek tego, że jak było zimno, to w zimnej wodzie rozpuszczają się dobrze gazy atmosferyczne, między innymi tlen i dwutlenek węgla i w tym momencie mniej tego dwutlenku węgla zostawało w powietrzu, czyli jeżeli cokolwiek spowodowało, zapoczątkowało zmianę klimatu, na przykład wymuszenie orbitalne, było takie, że narastał lądolód na półkuli północnej, no to też lepiej rozpuszczał się dwutlenek węgla w oceanie, tam tych sprzężeń było więcej, było mniej dwutlenku węgla w atmosferze, mniej gazów cieplarnianych, to wzmacniało, że tak powiem, ten spadek temperatury. Natomiast ten wzrost ostatni dwutlenku węgla w ciągu ostatnich 150 lat to jest wymuszenie, które właśnie wynika z tego uruchomienia przez nas procesów. Proszę zobaczyć, że to wymuszenie jest bardzo silne, które tutaj widzimy.
Dobrze, to teraz, jeżeli sobie popatrzymy, jak to wymuszenie zmieniło temperaturę naszej planety, to możemy sobie zajrzeć do jednego z obrazków z ostatniego raportu IPCC, gdzie pokazano w trochę nowy sposób niż w poprzednich raportach, jak właśnie poszczególne elementy tych wymuszeń antropogenicznych wpłynęły na zmianę temperatury, tą, którą widzieliśmy na jednym z poprzednich wykresów, od połowy XIX wieku do czasów aktualnych. I teraz tu mamy podzielone, że tak powiem, te wymuszenia na te wymuszenia naturalne. To wymuszenie związane z wymuszeniem Milankowicza w tym okresie, czy tym wymuszeniem orbitalnym, to było zaniedbywalnie małe w tym okresie, no ale pewna zmienność aktywności słonecznej wystąpiła i jak widać tutaj z pewnym zakresem niepewności to wymuszenie związane ze zmianą aktywności słonecznej w tym okresie czasu było równe zera. Teraz było kilka dużych wybuchów wulkanów i było lekko ujemne wymuszenie wulkaniczne w związku z pewną ilością pyłów w atmosferze. Natomiast jeżeli sobie popatrzymy, to porównamy z wymuszeniami antropogenicznymi, które nie ograniczają się do emisji dwutlenku węgla, ale na przykład to jest ten wzrost temperatury tam z zakresem niepewności, w zależności od sposobu szacowania może być troszeczkę większy, bądź jeżeli uwzględnimy dodatkowe informacje poza modelowaniem numerycznym, może się zmniejszyć. No to także to, że przybywa metanu, bardzo silny gaz cieplarniany, tlenków azotu i halogenów, które stanowią bardzo mały procent atmosfery, bardzo mały składnik, no to jest, widać, że to jest połowa tego, co od dwutlenku węgla. I połowa od tego to jest bezpośredni efekt używania silników spalinowych, przyrost ozonu w dolnych warstwach atmosfery. To jest taki efekt, który jest trochę związany z lotnictwem, ale nie tylko, ze zmianami cyrkulacji atmosferycznej i zawartością pary wodnej w atmosferze. No przez to, że zmieniamy ląd, to znaczy na przykład w miejsce zielonego lasu mamy betonowe powierzchnie, które odbijają promieniowanie słoneczne, to chłodzimy klimat, ale przez to, że wypuszczamy aerozole, na przykład także aerozole organiczne czy węgiel organiczny z silników spalinowych i opada on na białe powierzchnie lodowców czy lądolodów i pochłania więcej promieniowania, no to też to jest istotne. To jest dodatkowy efekt wody stratosferycznej związany z obecnością cirrusa. No i to są chłodzenie, bo działamy też chłodząco na klimat, emitując dużo aerozoli, czyli tych cząstek, których chcielibyśmy się pozbyć powietrza, bo bardzo źle wpływają na jakość powietrza, ale także to, że zmieniamy chmury przez tą obecność aerozoli. One też silnie odbijają trochę promieniowanie słoneczne właśnie skutek tego, że inne są aerozole. W każdym razie widzimy, że to nasze wymuszenie działające na system klimatyczny jest ogromnie dużo większe niż od wymuszeń naturalnych. No i teraz, jeżeli sobie popatrzymy na nasze emisje, to jest rysunek z ostatniego Global Carbon Budget, budżetu węgla, który obserwuje się na świecie za ostatnie 30 lat, no to widzimy, że jedyne spadki to były po pewnych kryzysach gospodarczych. Ten może był pozytywny, bo przestaliśmy spalać 200 milionów ton węgla bez sensu, tylko spalamy dużo, dużo mniej, my i inne kraje. No to był kryzys finansowy, który zatrzymał gospodarkę, to był COVID, który też zatrzymał gospodarkę. Mamy COVID, ale gospodarka już działa z powrotem i te emisje w jakimś tam stopniu może troszeczkę się wypłaszczyły, ale cały czas rosną, tych gazów cieplarnianych. To znaczy przybywa ich w atmosferze, to znaczy zamykamy to okno atmosferyczne, które wypuszcza energię w kosmos, to znaczy więcej energii zostaje przy powierzchni Ziemi, to znaczy rośnie temperatura. No i teraz przejdźmy do, że tak powiem, tej części związanej z
biosferą, ale nie tylko. To jest jeszcze jeden obrazek, powinienem aktualizować, ale to jest prawie to samo, jest dwa lata dalej w tym aktualnym Global Carbon Budget. To są właśnie emisje tych dwutlenku węgla do atmosfery, które pochodzą z tych paliw kopalnych, czyli z tej materii organicznej, fossil fuels, czyli pochodzącej z przeszłości, skamieniałej, prawda? Fossil fuels i paliwa kopalne to trochę inne znaczenie mają po kopaliny po polsku niż po angielsku. Żwir po angielsku nie jest fossil fuel, czyli nie jest kopaliną. No i teraz to jest to, co gwałtownie rośnie. Tutaj jest to, nie ma tego zygzaka związanego z COVID-em. Natomiast proszę zobaczyć, to jest taka wielkość prawie stała, niewiele mniejsza i ona sięga dużo, dużo dalej wstecz, która się tak eufemistycznie nazywa zmianami użytkowania terenu, a w praktyce to znaczy tyle, że w tej biosferze jest coraz mniej węgla na powierzchni Ziemi. Bo zmieniamy na przykład bogate węgiel i bardzo bogate ekosystemy leśne, czy mokradła, czy coś innego w pola uprawne, albo pod miasta, albo coś innego. No i ten węgiel, który tam był, on też się dostaje do atmosfery wskutek utleniania, nie tylko w roślinach, ale także w glebie. No i teraz jeżeli popatrzymy na to, co się dostanie do atmosfery, no to jest tego coraz więcej w atmosferze, jak widzieliśmy. To jest to, co zostaje w atmosferze, około połowa, a trochę więcej niż połowa jest, część się rozpuszcza w oceanie, mimo że on jest coraz cieplejszy, to cząstkowe ciśnienie dwutlenku węgla w atmosferze jest takie, że on nadal się rozpuszcza w oceanie, bo przybywa go bardzo szybko. Natomiast część jest pochłaniane w glebie i w różnego rodzaju mniej aktywnej materii organicznej w systemach lądowych cały czas, więc to jest coś, co dosyć proces, który cały czas nie do końca rozumiemy, ale on występuje i trochę nam, że tak powiem, spowalnia ten wzrost koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze, aczkolwiek wylesianie powoduje, że część tego węgla ucieka. No i teraz, jeżeli sobie popatrzymy na ten obraz dalej wstecz i popatrzymy na wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, to widzimy tak, to jest gwałtowny wzrost związany z użyciem paliw kopalnych, ale już od ponad 5000 lat widzimy wzrost, który jest związany z naszą gospodarką, to znaczy z wyniszczaniem ekosystemów leśnych i zajmowaniem coraz większej powierzchni lądu pod uprawy i pasterstwo. No i oczywiście ten węgiel, który był w tej materii organicznej, no też w efekcie dostaje się do atmosfery. Czyli to nasze oddziaływanie jest dłuższe niż tylko kwestia tego dwutlenku węgla. No i teraz, proszę Państwa, jeżeli sobie popatrzymy na te tysiące lat ludzkiej historii i to oddziaływanie prowadzące do zmiany życia na powierzchni Ziemi, to możemy sobie to przedstawiać na różny sposób. To jest takie przedstawienie z pracy sprzed niecałego roku, którą bardzo polecam, jest w otwartym czasopiśmie Frontiers of Conservation Science, na temat właśnie wpływu ludzkości na ekosystemy. Tam jest także sprawa klimatu poruszona. No i to jest to, co Państwo widzieli prawdopodobnie w filmach Davida Attenborough, że już naturalne obszary powierzchni Ziemi to jest 20 parę procent, że jeśli idzie o oceany, to jest niewiele więcej. Że oczywiście, jeżeli sobie popatrzymy na jakieś bardziej specyficzne składniki, no to na przykład mokradła są tutaj właśnie te systemy, które gromadzą bardzo dużo tego węgla organicznego, częściowo go wycofują z obiegu, ale także zawierają bardzo dużo tej materii biologicznie organicznej, no to jest w bardzo wielkim stopniu już naruszony element. I widać, że działalność człowieka no, doprowadziła do gwałtownej redukcji, że tak powiem, tego systemu życia na powierzchni Ziemi.
I teraz możemy sobie popatrzeć na to, na redukcję zawartości energii chemicznej, tej energii, która, że tak powiem, jest tą energią życiową, prawda, którą my cały czas przetwarzamy w naszych procesach życiowych. My musimy pozyskać energię chemiczną, nie tylko energię, ale także różne składniki odżywcze w postaci pożywienia i to nam jest potrzebne do tego, żebyśmy funkcjonowali tak samo jak każdym organizmom żywym, że tak powiem, które nie są roślinami fotosyntezującymi, bo one pozyskują tą energię bezpośrednio od słońca. No ale jak widać, tych zielonych roślin, których jest znakomita większość w stosunku do innych żywych elementów biosfery, no systematycznie spada i jest jej dwa razy mniej niż było 2000 lat temu. No i teraz jeżeli sobie stworzymy taką, przyjmijmy, że ta energia chemiczna ma służyć tylko ludziom. Ona w dużej mierze służy ludziom właśnie w różny sposób, przez to, że jej się tam zamknęło trochę bardzo dużo w tych paliwach kopalnych, a teraz używamy jej do różnych celów, ale przyjmijmy, że ją powinniśmy używać tylko do tego, żeby się wyżywić, że ta cała energia to służy temu, żeby się wyżywić, na ile lat jej wystarczy. To możemy sobie zbudować taką prostą, trochę absurdalną miarę, maksymalną liczbę lat, na które przystanie populacji biomasy z danego roku wystarczyłyby zasoby masy roślinnej, gdyby całe służyły jedynie żywieniu populacji. Czyli to jest ta energia chemiczna zawarta w biomasie, którą widzieliśmy na poprzednim wykresie. To jest populacja, liczba ludzi, a to jest roczne zapotrzebowanie metaboliczne w energię chemiczną pojedynczego człowieka. Jeżeli sobie zrobimy taką miarę i popatrzymy, jak ona wygląda w czasie, no to widzimy dramatyczny spadek. No to pokazuje naszą i zmniejszanie tej wielkości, i zwiększanie tej wielkości, nasz wpływ na świat, prawda? Tutaj jest ostatni kawałek, który tutaj się troszeczkę wypłaszcza. No i teraz oczywiście on musi się wypłaszczyć, zanim dotrze do zera, a tak naprawdę dużo, dużo, dużo wcześniej. Ale w każdym bądź razie to jest jeden ze sposobów pokazania, w jaki sposób my eksploatujemy naturę i na jak to po prostu może jeszcze potrwać w najlepszym razie. No i jeżeli sobie weźmiemy takie trochę inne miary, no to zobaczymy, na przykład tutaj jest z innego artykułu w PNAS stosunkowo nowego, że no zanim ludzkość się rozwinęła, to biomasa w zwierzętach, w żywych ssakach wynosiła 400 gigatony węgla. Przypominam, że my emitujemy około 10 gigaton węgla w postaci dwutlenku węgla. Dwutlenku węgla jest prawie 40, ale węgla samego w tym jest 10. No w tej chwili mamy taką sytuację, że gwałtownie jest nas więcej, węgla w naszych organizmach jest więcej niż było we wszystkich ssakach nie tak dawno temu, w poprzednim interglaciale. W naszych zwierzętach, o których mówiła profesor Kramarz poprzednio, jest tyle, a tyle tylko zostało w dzikiej roślinności. Czyli mamy niezwykły wpływ na biosferę, także w tej części dotyczącej tych organizmów, które nie przyswajają bezpośrednio promieniowania słonecznego. No i jeszcze jeden obrazek, który pokazuje właśnie ten nasz niezrównoważony sposób działania, to jest wzrost całej masy wszystkich wytworów ludzkich i stosunku biomasy, i ten wzrost jest mniej więcej proporcjonalny do wzrostu gospodarczego o 3% rocznie, czyli podwajania co jakieś 30 lat.
Czyli tutaj widać, że także w sensie masy różnych wytworów na cywilizacyjnych na powierzchni Ziemi jesteśmy już silniejsi niż biosfera. Jesteśmy dużo silniejsi w kształtowaniu klimatu, o czym mówiłem. Czyli nasz ludzki system wyewoluował w świecie, gdzie byliśmy jego malutkim podsystemikiem i on stosunkowo mało zaburzał, że tak powiem, istniejące obiegi energii i materii w przyrodzie i mnóstwo część naszych, że tak powiem, przyzwyczajeń i zachowań została z tego okresu czasu, natomiast staliśmy się absolutnie dominującym elementem systemu ziemskiego. No i ta dominacja polega na tym, że w sposób bardzo niezrównoważony podkopujemy, że tak powiem, podstawy tego, że my jesteśmy na samej górze tej piramidy ewolucji. Podkopujemy podstawy, a jesteśmy na wierzchołku. No i teraz, jeśli idzie o, że tak powiem, tą część biologiczną, to jeśli połączymy ją dalej z częścią klimatyczną, to będzie wyglądało mniej więcej w ten sposób, że w miarę jak rośnie temperatura planety, to do wielkości, które nie były widziane od paru milionów lat, tak mogą się uruchomić dodatkowe sprzężenia zwrotne w systemie klimatycznym, które nie działały do tej pory. Jednym z takich systemów jest na przykład takich elementów jest na przykład możliwość rozpuszczania czy roztapiania wiecznej zmarzliny. Co to jest wieczna zmarzlina? To jest tak naprawdę, proszę zobaczyć, jak to działa. To jest na dalekiej północy, czy Kanady, czy Syberii, ale niekoniecznie dalekiej, ale ogólnie północy, czyli takich miejsc, gdzie jest bardzo dużo materii organicznej w glebie i ona trochę rozmarza latem, jest ogromna ilość energii dostępnej do fotosyntezy, która powoduje, że z powietrza jest zabierany dwutlenek węgla wbudowywany w materię organiczną i która zostaje na powierzchni, potem zamarza. Następnego lata część z niej rozmarza, ale malutka część zostaje zamrożona i się dokłada i zostaje w takiej zamrażarce. Tak? Jak mamy materię organiczną w zamrażarce, na przykład zamrożony groszek czy truskawki, to potem jak rozmrozi się, to zaczyna się psuć, czyli rozkładać. To może być rozkład albo tlenowy i wtedy w jednym z procesów tego rozkładu jest utlenianie dwutlenku węgla, albo w procesie beztlenowym pod powierzchnią wody, no to w tym momencie tym procesem jest metan i teraz jeżeli my przekroczymy pewną warstwę krytyczną średniego wzrostu temperatury, to ta wieczna zmarzlina, zamiast jej po troszeczku przybywać rocznie, to ona będzie działać dokładnie w drugą stronę, to znaczy jej będzie po troszeczku i coraz szybciej ubywać, bo emisje dodatnie dwutlenku węgla i metanu do atmosfery będą napędzały ten proces w sprzężeniu zwrotnym. Jest parę innych procesów, destabilizacja lodowców, które mogą szybciej się zsuwać do oceanu, podnosić poziom morza i zmniejszać ich powierzchnię, czy kwestia właśnie destabilizacji Amazonii czy innych lasów deszczowych, znowu, która powoduje, że jest mniej materii organicznej, a jeszcze takie mechanizmy transportu wilgoci w głąb lądu, gdzie parowanie z lasu i zatrzymywanie wody przez las odgrywa bardzo istotną rolę, są naruszone. No i teraz jeżeli sobie popatrzymy na te takie punkty krytyczne, które mogą uruchomić dodatkowe emisje i zaburzenia w bilansie energetycznym planety, mogą zostać uruchomione i patrzymy na postrzeganie, rozumienie tych procesów w historii ostatnich 20 lat. Tutaj widzimy, że w 2001 roku myśleliśmy, że w zasadzie nawet 4 stopnie ocieplenia to mogą mieć, czy prawie 5, to będzie miało jakiś, może uruchomić niektóre z tych punktów krytycznych, ale to jest stosunkowo mało prawdopodobne. Tak? Teraz im
bardziej badamy te zjawiska i te dodatkowe sprzężenia zwrotne, tym bardziej widzimy, że one są bliżej nas, niż by nam się wydawało. I wydaje nam się, że absolutnie 2 stopnie ocieplenia w stosunku do epoki przedprzemysłowej daje już stosunkowo duże ryzyko uruchomienia tych dodatkowych punktów krytycznych, nad którymi już nie będziemy panować. One oczywiście nie będą działać jakoś niezwykle szybko. My cały czas dużo szybciej, niektóre mogą zadziałać bardzo szybko, ale część na przykład typu właśnie to rozmarzanie wiecznej zmarzliny czy roztapianie tych lądolodów, to one będą trwały bardzo, bardzo powoli, ale one już będą szalenie trudne czy niemożliwe do odwrócenia. No i teraz podsumowując to nasze działanie w systemie, no to znowu patrząc na czas, tam gdzieś w głębi jest 800 tysięcy, miliony lat wstecz, Ziemia wahała się właśnie w tych oddziaływaniach między epokami lodowymi a interglacjałami, w takim stanie była. Wypchnęliśmy tą Ziemię przez emisje antropogeniczne poza obszar tych wahań, skasowaliśmy epoki lodowe i wypychamy ją dalej. Jeżeli zostaną uruchomione kolejne te sprzężenia zwrotne, albo jeśli wyemitujemy zbyt dużo gazów cieplarnianych, to klimat się zdestabilizuje do tego stopnia, że kompletnie się zmieni. Ponieważ to będzie działo się szybciej niż jakiekolwiek systemy mogą się, przynajmniej duża część ekosystemów może się dostosować, no to nastąpi degradacja biosfery, dalsze uwalnianie dwutlenku węgla i zostanie przekroczony ten tak zwany próg planetarny. No i teraz jak to wygląda w perspektywie historii geologicznej ostatnich prawie 70 milionów lat? To jest znowu nowy wykres. Dawniejsze były troszeczkę mniej dokładne i mniej precyzyjne, ale już od dawna wiemy tak, jak co tutaj się dzieje. Tu są miliony lat temu, tu są setki tysięcy lat temu, tu jest bliska przyszłość, bardzo nierówna skala czasu. Tutaj jest zmiany temperatury planety. Tu jest koncentracja dwutlenku węgla, ale proszę zobaczyć w skali logarytmicznej. No i widzimy, że ta ewolucja naszej planety wygląda w ten sposób. Ja zacznę od tego miejsca. To były największe stężenia dwutlenku węgla w ciągu kenozoiku, ale subkontynent indyjski uderzył w płytę azjatycką, wypiętrzyły się Himalaje, różne inne wypiętrzenia, które spowodowały bardzo powolne usuwanie dwutlenku węgla z atmosfery, zamianę krzemianów w skały wapienne. W pewnym momencie pojawił się lądolód Antarktydy Wschodniej, temperatura dosyć gwałtownie spadła. On się rozbudował, pojawił się lądolód Antarktydy Zachodniej. W pewnym momencie pojawił się lądolód Grenlandii, to było kilka, najpierw się pojawił troszeczkę, potem dużo silniej. I w tym momencie właśnie te wahania lądolodów i na półkuli północnej wprowadziły, były takie, że Ziemia była w epoce lodowcowej. To jest wyjście i to są scenariusze na przyszłość tylko na podstawie naszych emisji. Nawet tylko biorąc pod uwagę nasze emisje, to jesteśmy w stanie przerzucić tą atmosferę w ciągu 200 lat do stanu, jakim była 50 milionów lat temu i to jest coś, nad czym powinniśmy się mocno zastanowić, ale nawet przy mniejszych emisjach, no to możemy uruchomić te dodatkowe emisje, które kiedyś się zdarzały z różnych procesów, które także powodowały bardzo wielkie fluktuacje dotyczące życia na Ziemi. No i taki krótki wniosek, że aktualne sprzężenie między naszym systemem ludzkim, kulturą i gospodarką, a systemem ziemskim nie wystarcza dla utrzymania tego kryzysu klimatycznego i bioróżnorodności pod kontrolą, a kryzys bioróżnorodności to jest właśnie wielkie wymieranie. I w dłuższej perspektywie nie możemy utrzymać tego systemu ludzkiego, który prowadzi do tego wzrostu eksploatacji zasobów. Są możliwe dwa skrajne scenariusze, albo coś z tym zrobimy, to znaczy zmienimy się, także ustabilizujemy sytuację, albo no po prostu nastąpi dekompozycja naszego systemu ludzkiego i bardzo wielu innych systemów na naszej planecie. I ja w tym momencie skończę. Dziękuję bardzo.
Bardzo gorąco dziękujemy, panie profesorze. I no, przerwał pan w dosyć takim dramatycznym momencie swoją wypowiedź, mówiąc o dekompozycji systemu ludzkiego, ponieważ w zeszłym tygodniu skończył się właśnie 26. szczyt klimatyczny w Glasgow, który jest dosyć też krytycznie podsumowywany jako szczyt, który no nie daje spodziewanych nadziei. Był przekładany z powodu lockdownu i sytuacji pandemicznej, a teraz po tym szczycie raczej wnioski są mało optymistyczne, żeby on przyniósł jakieś istotne rezolucje chociażby. Czy pan profesor może dać odrobinę nadziei, w jaki sposób chociażby rozpocząć negocjacje, na przykład czy ugody, czy dialog z głównymi graczami, decydentami odpowiedzialnymi za globalne emisje, na przykład gazów cieplarnianych? Od tego rozpoczął dzisiejszą konferencję Jacek Bożek z klubu Gaja, mówiąc o rozmowie z Goliatem, z tymi podmiotami, organizacjami i koncernami, które głównie niszczą biosferę i klimat. Czy pan profesor ma jakiś pomysł, jak można zachęcić do dyskusji i czy w ogóle jest możliwa dyskusja z największymi, mówiąc brzydko, trucicielami, emitentami gazów cieplarnianych, żeby osiągnąć jakikolwiek kompromis, spowolnić dekompozycję systemu ludzkiego? Czy jest jakaś nadzieja? No, to znaczy, ja mogę powiedzieć tak, że oczywiście nadzieja jest z tego powodu, że system ludzki jest mocno nieliniowy. W związku z tym nie ma nadziei, jeżeli my będziemy, że tak powiem, traktować go jako system liniowy, ale jest nadzieja, jeśli troszeczkę, że tak powiem, zmienimy perspektywę i założymy, że w zasadzie wszystkie wielkie wydarzenia w kontekście naszego systemu ludzkiego wiązały się z gwałtownymi przełomami. I taki przełom cały czas może nastąpić. My mamy mnóstwo różnych narzędzi, trochę mówiła pani profesor Kramarz, ale to mamy także narzędzia technologiczne i mamy także narzędzia społeczne, żeby tutaj to, że tak powiem, te mechanizmy stabilizujące uruchomić na dużo większą skalę. Co ja mogę powiedzieć o szczycie? Ja mam mieszane uczucia, to znaczy sytuacja jest taka, że oczywiście oczekiwania były bardzo rozbuchane i on, że tak powiem, tych oczekiwań nie spełnił. Ten proces polityczny jeszcze nie doprowadził do żadnego takiego punktu krytycznego w systemie ludzkim, ale są pewne sygnały do tego, że trochę w tym kierunku zaczyna prowadzić. Jakie są dwie rzeczy? Po pierwsze, teraz zaczynamy mówić, bo w ogóle przedtem, jak mówiliśmy o kryzysie klimatycznym, bioróżnorodności, to były pewne abstrakcje, które były bliskie tylko bardzo niewielkiej grupie ludzi, a teraz one stają się coraz bliższe i coraz bardziej zrozumiałe znacznie większej grupie ludzi, także decydentom. Także na przykład wielkim bankom, czy różnego rodzaju koncernom i tak dalej. I oni zaczynają widzieć ten problem. Jest na przykład taki raport ekonomistów z Oxfordu na zamówienie rządu brytyjskiego. Nazywa się raport Das Gupty. Też w tym roku, przed tym szczytem klimatycznym, kilka miesięcy, to bodajże w lutym opublikowany, który po prostu mówi wprost, że w naszym systemie finansowo-społecznym my w ogóle nie jesteśmy w stanie, czy nie potrafimy oszacować kapitału natury. Czyli nie potrafimy w żaden sposób uwzględnić tego, co nam natura daje. To, że mamy wodę, to, że mamy produktywność żywności i tak dalej. To jest na przykład jedna z możliwości, prawda? Zacząć to uwzględniać w taki czy w inny sposób, w takim czy innym rachunku ekonomicznym. No, druga rzecz, taka bardziej praktyczna, która jest moim zdaniem dosyć istotna, to jest to, że w zasadzie nie było żadnych przełomowych decyzji, poza jedną bardzo istotną, która może być bardzo istotna, bo po porozumieniu w Paryżu ludzie zgodzili się, że co 5 lat będą, że tak powiem, uaktualniać informacje. I o emisjach, i o dotrzymywaniu. W tym roku zgodzili się, że co roku.
A wchodzą w tej chwili nowe, bardzo precyzyjne narzędzia satelitarne, amerykańskie, europejskie, także japońskie i chińskie, do śledzenia emisji i do śledzenia bioróżnorodności. W związku z tym w tym momencie niedługo będzie dużo trudniej pewne rzeczy zamieść pod dywan i one będą widoczne jak na dłoni po prostu, a jednak ponieważ wszystkie kraje zdecydowały się na pewne kroki i jest cały czas podpisane to zobowiązanie, to będzie dużo łatwiej, że tak powiem, pokazać jak kto się ze swoich działań wywiązuje. I to będzie bardzo silny nacisk, więc oczywiście są pozytywy także. Także to nie jest tak, że to jest kompletnie wszystko, że tak powiem, stracone. Bardzo dziękuję. Czyli pozostaje nam czekać, wywierać presję oddolną, społeczną i liczyć czasami na opamiętanie też dużych. Ja chciałem powiedzieć jedną rzecz. My mamy straszną ilość ekościemy wokół nas, greenwashingu. Tak naprawdę są dwie rzeczy, które są istotne dla utrzymania tych kryzysów pod kontrolą, czy dla przetrwania w jakimś możliwie dobrym stanie, prawda? I utrzymania tego. Jedna rzecz to jest redukcja emisji gazów cieplarnianych. I druga rzecz to jest zachowanie i wzrost bioróżnorodności. I teraz, jeżeli jesteśmy w stanie pokazać, że takie czy inne działanie prowadzi do redukcji emisji i zachowania wzrostu bioróżnorodności, to jest korzystne z punktu widzenia tego kryzysu. Jeśli nie potrafimy tego powiedzieć, to jest podejrzenie ekościemy, że jest przynajmniej neutralne. Natomiast bardzo wiele tych działań, które podejmujemy, nie prowadzi do jednego i drugiego, ale służy do zamaskowania, tak? Zielona energia. No przepraszam bardzo, czy Dania jest krajem zielonej energii? Połowa energii w Danii pierwotnej zużycia to jest pelet sprowadzany z Ameryki Południowej, z krajów bałtyckich do zasilania systemów miejskich ciepła. To przy tej skali czasu, jakiej mamy, to jest to niszczenie biosfery. Więc mamy mnóstwo tego typu, to jest przykład, prawda, bo to jest mocno uderzający przykład, bo widzimy te kraje skandynawskie jako taki super, albo Norwegia uważa, że jej gaz jest lepszy niż węgiel, no i dlatego ekspanduje, że tak powiem, tą politykę gazową. Więc jest mnóstwo, że tak powiem, hipokryzji w tych wszystkich działaniach i ją jest łatwo odsłonić, jeżeli zastosujemy tylko te dwa mechanizmy, dwie miary działania. Myślałem przez chwilę, że pan profesor wspomni też mówiąc o ekościemie, o negacjonizmie, o denializmie, który jest w zasadzie od polityków najwyższych, powiedzmy, decyzyjnych elit. On już jest, że tak powiem, taki właśnie łagodniejszy, to znaczy właśnie wpuszczamy w te kościemy, prawda, w pseudorozwiązania. Już bardzo, bardzo niewielu polityków, był Trump, ale wypadł, już Bolsonaro nawet nie mówi, nawet Kaczyński ostatnio, że tak powiem, się trochę inaczej wypowiedział, ale oczywiście no ten problem już jest dużo mniejszy niż był, natomiast on zostaje zastąpiony innym problemem. Zamiast rozwiązań, które prowadzą do rozwiązania kryzysu, my proponujemy rozwiązania obok.